Felicja góruje. Tak, tak, witajcie, witajcie. Witajcie. Witam Was ojciec Balwin i Dawid, cześć. Cześć Pastuch. Cześć Pastuch. Chcieliśmy zapytać się, skąd pomysł na to, żeby takim wspaniałym samochodem wybrać się właśnie na Złombol? Czemu ten? To nie był pomysł, to była konieczność. W zeszłym roku jechaliśmy maluchem, dojechaliśmy pod tutaj tunel. Ekipę, to mów, mów, ja tutaj będę ekipę też. W maluchu wyżygało silnik. Aha, tak się kolega, który wcześniejsze trzy Złombole przejeździł tą Skodą, zapytał, czy ją chcemy kupić, więc ją. Chcieliście. Chcieliśmy. Jaki był koszt? O 1000 zł, tak? Więcej. Dobra. Co zrobiliście w tym samochodzie, żeby przygotować go do tej trasy? Deska już była wsadzona. Ja wszedłem, wam coś wam kapie tutaj z podwórza. Tak, to ze spryskiwaty, to nie groźnie, to normalne. To widzę, w środku jest Felicja. Felicja i fotele z Peugeota, żeby było wygodnie. No. Przeszczepiliśmy jej wtrysk jednopunktowy. Możemy zobaczyć pod maską? Zobaczcie, jakie jest montowanie maski. No. Montowanie wyniknęło z doświadczeń. A co, potrafi się otworzyć? Przykre doświadczenie otworzyła się w Estonii, a wykupiliśmy już ostatnio. Jakby ktoś jechał do Estonii, trzeba pilnować maski. Ale co ostatnio wykupiliście? Szybę. Czyli nie ma. Nie ma. No ale od Felicji można założyć, to też pasuje. To była ostatnia od Felicji. Ale gdzie ostatnia? W całej Estonii. Ach, w Estonii, no tak. Ale widać, że szyba na tych lasu to jest mowa. Ile kosztowała w Estonii taka szyba z założeniem? Porównywalnie. Równowartość tam chyba 300 zł. No nie, no widzę rozpórka jaka. Rozpórka była seryjnie. Tak, tak, taka. Rozpórka produkcji, rozpórka była seryjnie. Jednopunktowiec. Proszę. Od tak. Felicji, założony na głowicę od Favorit, zapłon od Felicji przełożony, sterowany przez nieśmiertelnego Boscha. Z Boscha jest immobilizer wycięty, puszczone zasilanie po przekaźniku. Dospawana sonda Lambda, tam z tyłu niestety nie widać, musi być, żeby wtrysk działał. No bo to jest naprawdę niesamowity taki silnik zobaczyć z takim zasilaniem w Skodzie Favorit. Tutaj widać, że było mocno dłubnięte. Do tego gaz drugiej generacji na Bingu, czyli mamy kontrolę przez sondę Lambda, mamy silniczek krokowy. W miarę to działa. W miarę to działa. No, mamy wolne obroty, także to jest wielki postęp w porównaniu do tego, co prezentował sobie gaźnik. A, gaźnik. Gaźnik w Favoritce czy gaźnik w maluchu? Gaźnik w Favoritce. No u mnie też są wolne obroty w Favoritce, mam zwykły gaźnik, ale to prawda, może być, jak jest Favoritka wyjechana, to gaźnik ma sprawia problem. Dwa albo trzy gaźniki i nie udało mi się z tym dojść do ładu. Nie znam się na gaźnikach, więc jak widziałem te obrośnięte już korozją bajszki i mechanizmy i podciśnienia rureczki, pierdoletki, to poddałem się, wsadziliśmy wtrysk i spokój. Dobra. Wszystkiego dobrego, jedźcie, wracajcie, wszystkiego dobrego z Bogiem i niech Was Bóg prowadzi w tą i z powrotem. Macie wrócić z powrotem. Zapraszamy na forum skodafavorit.pl. Opiszcie, pokażcie fotki, a ten film, który teraz nakręcam, będziecie mogli zobaczyć na tym forum, a także na YouTubie, na profilu Ojciec Balwin. Do zobaczenia. Bardzo miło. Do zobaczenia.